Ekscelencjo, szanowni państwo, nastojąco mówię, będę wykładał, chociaż 85,5 lat skończyłem. Mam nadzieję, że będę też zrozumiały, bo przez całe życie nic nie robiłem, tylko wykładałem. Czasami pisałem, ale jak się pisze, to też się nic nie robi. Proszę państwa, tematem naszych rozważań jest problem polityki w rozumieniu jej normalnym i w rozumieniu sztucznym, zmitologizowanym, uwspółcześnionym w dużej mierze. Zresztą nie tylko uwspółcześnionym, bo owa zmitologizowana polityka trwa tak długo mniej więcej, jak długo ludzka kultura. A więc sprawa pierwsza. Kogo i czego dotyczy polityka? Człowieka jako bytu osobowego, suwerena. Ciągle zapominamy o tym, że pierwszym i zasadniczym suwerenem na tej ziemi jest człowiek, a nie królowie, nie różnego rodzaju dostojności czy dosiadłości. Człowiek, który charakteryzuje się tym, swój byt suwerenny przez to, że używa rozumu, przez to, że jest wolny, przez to, że żyje w społeczeństwie i społeczeństwo pomaga mu wyzwolić ducha. Przecież człowiek się rodzi jako niemowlę, zupełnie nieprzytomny siebie, wszystko. Mama musi do niemowlęcia gadać przez półtora roku, prawda, aby ono wreszcie otworzyło oczy. Najpierw otwiera usta i dotyka piersi matki, lepiej piersi aniżeli butelki. Prawda, dzisiaj na to też zwracają uwagę, że poprzez pierś matki idzie kontakt z rzeczywistością pierwszą. Otóż człowiek dojrzewa w społeczeństwie, w rodzinie, w rodzinie rodzin, jakim jest państwo, i w rodzinie ludzkości, jakim jest Kościół. Po to, przechodzi przez trzy lona. Lono pierwsze, lono matki, w którym kształtuje sobie swoje własne ciało. Od pierwszego momentu poczęcia jest człowiek. Mówią specjaliści, że moment poczęcia człowieka je wyzwala tak ogromną energię i światło, jak które można porównać do powstania supergwiazdy. No to ja nie w proporcjach ludzkich. Otóż człowiek, pierwsze lono, którym żyje lono matki, formuje sobie ciało wedle kodu genetycznego. I z tym ciałem i z tym formowaniem całe życie już będzie żył. Mówi się, że około 2 bilionów bitów informacyjnych już w pierwszej komórce człowiek wnosi z sobą na świat, a później będzie się ono realizowało w ciele przez całe życie. Drugim lonem jest lono społeczne, lono ziemskie, rodzina. Tu następuje formowanie ducha, wyzwolenie ducha właśnie przez matkę, przez rodzinę, które do niemowlęcia mówi i dziecko powoli odkrywa i dochodzi do świadomości siebie, powoli. To owo dochodzenie i odkrywanie ducha dokonuje się w tym drugim lonie ziemi dosyć długo. Potencjalności są ludzkie ogromne. W zależności od społeczeństwa, od swego pochodzenia rozwijają się te społeczności i powstaje na tle tego ludzka kultura przez ludzi, bo kultura jest tylko dziełem ludzi, aby wreszcie spocząć w łonie Boga. A to wszystko, co zapoczątkował, nic nie zostanie stracone. Wszystko zostanie przekazane. Kiedyś jeszcze znałem, prawda, starych aktorów i właśnie Osterwę, który uczył mnie mowy polskiej przez 2 lata w czasie wojny. Bardzośmy się przyjaźnili. Otóż Osterwa właśnie pod wpływem ojca Woronieckiego zwrócił uwagę, że przecież każdy gest teatralny zostaje unieśmiertelniony i zostanie na wieki.
już gdy człowiek zaistnieje w łonie Boga. Wszystko, co robił dobrego, to zawsze jest aktualne. Kultura ludzka jest dziełem wspólnym całej ludzkości. A więc polityka ma do czynienia z człowiekiem jako bytem osobowym, a więc rozumnym, wolnym, żyjącym w społeczeństwie i wspomaganym przez społeczeństwo do wewnętrznego rozwoju, do rozwoju swego osobowego. Jak już zwrócił dawno uwagę Arystoteles, ów rozwój kultury dokonuje się w człowieku przez wyznaczenie tych specyficznych pól kulturowych, w którym my żyjemy. Pierwszym polem podstawowym to pole, czy ten pole poznawcze, czy to pole poznania przednaukowego, naukowego, ogromne. Wiemy o tym, że bez poznania nie ma człowieka. Ogromna dziedzina poznawcza nauki, poznania przednaukowego i naukowego w różnych postaciach jest tym pierwszym wielkim polem, w którym żyjemy i które podlega pewnym prowadzeniu przez całą ludzkość. Drugim polem jest człowiek sam, o ile z siebie wyzwala swoje działanie. Wyzwolenie działania z człowieka jest rzeczą moralności. Tu się tworzy moralność. Jeśli pierwsze pole nauki kieruje się, po grecku mówiąc, teoria, to drugie praksis, wyzwolenie działania z siebie. Wyzwolenie działania wtedy jest tylko możliwe i racjonalnie, gdy mamy jasno zarysowany cel jako motyw działania. Bez motywu nie ma nigdy żadnego działania i dlatego cel jest motywem działania. Są cele małe, prawda, trzeba kupić nieraz, prawda, ubranie, by w czym chodzić, łyżki, by przez co zjeść, ale cały człowiek ma też cel swego życia i wybór celu życia jest najważniejszym wyborem. W stosunku do wyboru celu życia wyzwala się ludzkie działanie, które trzeba usprawniać. To jest dziedzina moralności, która przechodzi też różne formy realizowania w etykach. Jest różnica między moralnością a etykami. Etyk sobie tworzymy ile chcemy. Była etyka, prawda, partyjna, etyka lekarska, etyki, począł się Boże dziennikarskie, etyki różnych specjalnych zawodów, prawda? Tego można tworzyć. Moralność jest jedna, obowiązuje nas wszystkich, chrześcijan i niechrześcijan, Żydów i muzułmanów, Chińczyków i Amerykanów. Zadaniem moralności, celem moralności jest wytwarzanie dobra. Człowiek ma prawo działać, jeśli w swoim działaniu wytwarza dobro, a unika zła. A sposoby są różne. Etyka katolicka zwraca uwagę na to, że uzasadnieniem moralności ostatecznym jest Bóg jako cel życia, Bóg jako wzór życia i stwórca całego stworzenia, które odczytujemy i odnajdujemy prawdę. Rozumie się, jak widzi rzeczywistość, tę rzeczywistość rozumie, to przez to samo czyta myśl Bożą. I Bóg jako sprawca. Trudno ci, módl się, dostaniesz pomoc od Boga. A więc Bóg jako cel, Bóg jako wzór, Bóg jako sprawca, źródło życia jest tym ostatecznym uzasadnieniem etyki chrześcijańskiej i moralności ogólnoludzkiej. Trzecim wielkim polem to jest twórczość. Poetyka, pojęń, wytwarzać, przetwarzać świat. To, co kiedyś powiedział w Starym Testamencie, czyńcie sobie ziemię poddaną. To znaczy, nie poddawajcie się ziemi, nad nią zapanować. Prawda? Bo czynić ziemię poddaną uświadamia Bóg Adama i Ewa, że oni, prawda, nie mają służyć światu, ale świat ma człowiekowi służyć. Człowiek transcenduje ziemię, ale z drugiej strony go zagospodarowuje ziemię dla celów ludzkich. I to jest wielka przeróbka ziemi i tego wszystkiego, co jest na ziemi, to jest dzieło poetyki. To jest ogromna dziedzina twórczości.
intelektualnej, logika, twórczości artystycznej, teatry, kino, zachowania się, literatura, muzyka, cały szereg, wszystko, co nazywamy twórczością, to jest ta wielka dziedzina tak zwanej, prawda, nazywało się to, nazywamy dzisiaj sztuką, prawda, techne po grecku. Przeróbka świata dla celów ludzkich. I wreszcie czwarta, syntetyzująca dziedzina bytu osobowego jako suwerena jest dziedzina religii, w której to religii jak się spajają się wszystkie wątki poznawcze, działania, twórczości i osobistego kontaktu. Człowiek nie żyje w świecie w kontekście osobowym. Człowiek nie jest tylko narzędziem do użycia. Co ja mam z tego? Religia daje tylko kontekst osobowy życia, gdzie mamy kontakt ostatecznie z osobą pierwszą, a osoby drugie mają sprawdzać, czy nasz kontakt z osobą pierwszą jest prawidłowy. I to Chrystus Pan powiedział, potem poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. To jest sprawdzalność religii, jedyna. Nasz stosunek do drugiego człowieka. I otóż tak byt osobowy, człowiek, on jest przedmiotem właśnie szczególnie w życiu wspólnym, gdy my w życiu doczesnym wyzwalamy z siebie ducha przy pomocy społeczeństwa i różnych form życia społecznego. Tu jest, zachodzi ludzkie działanie. To ludzkie działanie może być indywidualne. Po grecku działać, to znaczy tworzyć obyczaj, czyli moralność nazywano etyką. Tak po grecku. My wiemy, że moralność, właśnie etykę należy przetłumaczyć przez moralność, a nie tylko przez etykę jako sposób realizowania moralności. Otóż, proszę Państwa, zagadnienie życia indywidualnego jest kierowane ludzkim rozumem, wyborem celu i wyborem środków do celu. I to jest etyka indywidualna dla jednego człowieka. Ale człowiek żyje w kontekście rodziny. Zwrócono uwagę, że jest etyka rodzinna, oikonome, czyli ekonomiczna, gdzie się specjalnie człowiek ma za zadanie dbanie o rodzinę. To jest jedyna koleba życia ludzkiego. Stąd moralność rodzinna jest wzorem wszelkiej innej moralności. Szerszym, ostatecznym jest moralność społeczna, gdzie się żyje w życiu publicznym. Po grecku polis. Polis znaczy państwo. Żeby państwa greckie były małe, a więc jakie 40 tysięcy, bo to były miasta otoczone murem, aby życie mogło pójść spokojnie. I właśnie budować mury wokół miasta nazywano polidzein. Budowanie murów, aby ochronić ludność żyjącą w tych właśnie w obrębie murów od różnych złych niespodzianek. Polidzein i wobec tego wybudowanie muru jest politykę, sposób życia społecznego. To jest życie moralne. Podstawą życia społecznego jest zawsze postępowanie, wyzwalanie siebie, działania jakie? Rozumne, roztropne. Stąd zasadniczą sprawą dla polityki jest roztropność. Bez roztropności nie ma polityki. Jest roztropność indywidualna, jest roztropność rodzinna, jest roztropność właśnie polityczna, społeczna. Polityka, jak Arystoteles zwrócił uwagę, a kiedy święty Tomasz na ten temat więcej pisał, a przypomniał nasz ojciec święty podówczas, jeszcze przedtem był naszym kolegą, bo ojca świętego zaprosiłem na uniwersytet i był 24 lata naszym profesorem, kolegą, bardzośmy się zżyli, wszyscy wieleśmy dyskutowali. I właśnie przypomniał, że polityka jest
roztropnym realizacją dobra wspólnego. Co to? To jest, i to było, to by ciągle w myśli ludzkiej tak było obecne, że proszę zwrócić uwagę na to, że podstawowym ludzkim niepokojem jest pragnienie czego? Dobra, szczęścia. To jest, Arystoteles nazwał to horizmos. Horizmos, pragnienie szczęścia, jest tym pierwszym motorem wszelkiej ludzkiej działalności. Arystoteles wówczas, tak jak niektórzy dzisiaj mówią, żeby filozofia zaczynać od nauk, to są, no niech będzie, to są też pewne bzdury, bo filozofia jest samodzielną nauką. Otóż Arystoteles zaczął też od nauk, od Eudoksosa, i w takiej mierze, jakie zaczął od nauk, w takiej mierze się pomylił. A gdy myślał samodzielnie, to stał się geniuszem. Otóż Arystoteles zwrócił uwagę, że charakterystyczną cechą całego stworzenia, całego świata jest właśnie orysmos, pragnienie szczęścia, kontemplacji. Co? To jest określenie bytu przygodnego. Nawet mówił, że pierwszy nieporuszony, pierwszy poruszyciel nieruchomy, czyli arystotelesowski Bóg, który nie stworzył, a Bóg Arystotelesa, no, nie stworzył świata, ale jest najwyższym dobrem, pięknym, i wobec tego wokół Boga krążą pierwsze inteligencje, pierwsze gwiazdy dookoła w ruchu kolowym, aby lepiej poznać, aby kontemplować Boga. Pragnienie szczęścia. Tomasz później na określenie tego powiedział, że o wiele bardziej jakoś ten desiderium naturale videndi deum, dodał in efficax. Naturalne istotą każdego stworzenia rozumnego jest naturalne pragnienie poznania Boga, źródła rzeczywistości, źródła piękna, źródła prawdy, źródła dobra. A więc to oczywiście pod wpływem objawienia uznano, że owo pragnienie szczęścia jest nieświadomym pragnieniem Boga i ono przekracza jego możliwość osiągnięcia tego dobra z widzenia Boga, przekracza ludzkie siły, i dlatego desiderium naturale in efficax videndi deum, naturalne pragnienie nieskuteczne. Skuteczność pochodzi ze strony Boga, a nie ze strony człowieka, by dojść do Boga. Ale to jest istota, jakby powiedzieć, bycia człowiekiem. Ciągły niepokój, ciągłe pragnienie, ciągły niedosyt. Nie było człowieka, który powiedział, no, wszystko już mam. Mądry jestem, dobry jestem, święty jestem. Takiego jeszcze nie był, żeby to powiedział. I w to uwierzył sam. Ciągle w człowieku jest niepokój, ten niepokój, który dąży do aktualizacji, i owa aktualizacja jest dopiero przed nami, ciągle. Żyjemy ciągle w nadziei. Właśnie. I ten nie... Zaraz, przepraszam, bo ja się rozgaduję, a później nie ma czasu. Otóż roztropność. Wobec tego kieruje naszym działaniem ludzkim całym. I owa roztropność ma charakter, jakie w polityce, w życiu codziennym, a szczególnie w polityce, ma te charakterystyczne cechy. Roztropność suponuje, ma, składa się na roztropność, tak zwana, będę mówił po łacinie, tłuma, memoria preteritorum, pamięć o tym, co było. Jeśli przychodzi polityk i mówi, wybierajmy przyszłość, a zapomnijmy przeszłość, no to jest półidiota. Memoria, pamięć, teraźniejszość wypływa z historii. I historia już nastawia całkowicie nasze ludzkie działanie. Stąd pamięć o tym, co było, rzeczy przeszłych, należy do istoty roztropności. Nie zapomnieć, co było, ale o czym? Czy własne życie? W życiu osobistym tak. W życiu rodzinnym nie zapomnieć, jakie jest funkcja rodziny.
ale w życiu społecznym to memoria preter, pamięć o rzeczach przeszłych, o przeszłości dokonuje się ze względu na organizacje cywilizacyjne, na ustrój społeczny. Ustrój społeczny, jak zwrócił na to uwagę na jeden z naszych największych myślicieli, którego jakoś przypomniałem na naszych wykładach uniwersyteckich, Felix Koneczny, oczywiście, że tak, ale stary, wiecie, to się wypada nagle, mówi kolega jeden, mówi, jakim był młody, tych 1500 części ludzkich na pamięć pamiętałem, a dzisiaj, jak się nazywa mój kolega profesor, zapomniałem. To jest ten przywilej starości, że się pamięta ogóle, a detale ten. Otóż właśnie, jak zwrócił nasz uwagę Felix Koneczny, profesor Uniwersytetu Wileńskiego do 25 roku, wyrzucony później przez legionistów, bo przypomniał, że Polskę zaczynają tworzyć cywilizację mongolską, czyli wojskową. Tak, wtedy to się nazywało legiony to. Otóż, proszę Państwa, system cywilizacyjny to jest ogromna, wielka pamięć, jakie systemy cywilizacyjne przechodzili ludzie i co z tego wynikało. Kiedy było dobro, kiedy była wojna, kiedy był pokój, kiedy był niepokój. Trzeba o tym pamiętać. Ludzkość tym żyła. Kraj rodzinny tym żył. Z tego tytułu pamięć rzeczy przeszłych, pamięć stanów cywilizacyjnych, naszej cywilizacji jest ogromnie ważną. Od tego nie można zapomnieć. Memoria, pamięć, bo teraźniejszość jest przejściem przeszłości na przyszłość. Teraźniejszość jest oczywiście najważniejsza i dlatego najstarsza modlitwa Kościoła, jak wiemy o tym, to jest ta módl do Matki Boskiej, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci. Bo tylko dwa te są wątki najważniejsze. Te, co się dzieje teraz i co będzie się w godzinę śmierci działo. Tak Kościół, dlatego najstarsza modlitwa Kościoła do Matki Bożej na te rzeczy. Tak samo i w życiu politycznym. Teraz jest tym, co zbudowała przeszłość, aby budować przyszłość. Pierwszy element roztropności. Pamięć o rzeczach przeszłych. Bez znajomości historii swego narodu trudno mówić o polityku. Musi się znać dobrze historię swego społeczeństwa, historię Europy i tego wszystkiego, co budowało ludzkość. Drugi element roztropności to jest rozumienie teraźniejszości. Na to zwracają uwagę. Trzeba być inteligentnym. Inteligencja, umiejętność odczytania rzeczywistości. Dużo ludzi widzi i nie rozumie. Tak, no, tak jak patrzy na rzeczywistość, tak jak pies na ten i tego nie rozumie. Otóż rozumienie rzeczywistości, inteligencja. Drugie, ratio. To jest posługiwania się rozumowaniem. Trzeci element intelektus, ratio. Trzeci circumspectio, rozglądnięcie się w wyborze, w roztropności. Znać rzeczywistość, co jest dobre, co jest złe, co jest użyteczne, co nieużyteczne. Trzecie, zdolność do posłuchania drugiego. To nie chodzi, aby słuchać, ja będę ci posłuchać, ale zdolność umieć usłyszeć drugiego człowieka. Docilitas. A docilitas jest niesłychanie ważną. Bez docilitas, bez zdolności słuchania, umiejętnego słuchania drugiego człowieka, nie będzie żaden polityk. Będzie wszystko niszczył. Prawda? To nie chodzi o to, aby być mu powiedziałem mu, więc mam nie słuchać. Nie. Trzeba znać różne widzenia rzeczywistości dokonane przez różnych ludzi. Stąd ta docilitas. No i wreszcie kaucjo, dostrzeżenie zagrożeń. To należy do teraźniejszości. Intelektualne rozumienie rzeczywistości,
poznanie, rozumienie rzeczywistości, prawda, rozglądnięcie się w okolicznościach, widzenia zagrożeń różnych. I to dopiero funduje trzeci wielki element rzeczywistości, to co się nazywa, co nazwał kiedyś Kant prognozowaniem, a więc przewidywaniem, jak ułożyć. Dopiero w świetle przeszłości, w świetle rozumienia teraźniejszości można prognozować, można dopiero czynić, i to należy do polityka, by właśnie mądry polityk znał pamiętał historię życia, znał ją i mógł właściwie prognozować, jak się, by uniknąć tych głupstw, które ludzkość już przeżywała nieraz. A więc z tego tytułu to jest polityka i klasyczne rozumienie polityki, roztropne realizowanie wspólnego dobra. Co to jest wspólne dobro? To jest dobro każdego z nas, dobro człowieka, aby to jest dobro, które takie, które dotyczy każdego człowieka i całego społeczeństwa. Jedno jest takie dobro, to jest rozwój wewnętrzny człowieka, rozwój jego intelektualny, moralny, artystyczny, rozwój jego duchowej świętości, żeby on nie był tylko narzędziem, nie był tylko był człowiekiem, partnerem osobowym. A więc to jest właśnie zadaniem polityki. I dlatego wszyscy teoretycy polityki zwracali uwagę na to, że istotnym celem polityki jest realizacja wspólnego dobra. Wspólne dobro, które jest dobrem każdego człowieka i wszystkich razem. Jeśli ja będę mądrzejszy, to ty na tym nie stracisz. Jeśli ja będę lepszy, spełniał dobro, ty też możesz nie stracić. Jeśli ja będę bardziej twórczy, jeśli ja będę bardziej liczył się z Bogiem, to na tym całe społeczeństwo zyskuje. A więc realizowanie roztropne wspólnego dobra, dobra bycia człowiekiem. I to jest istotny wątek polityki. Ten wątek polityki, żeby go to dobrze być, on jednak musi przejść pewną ars, pewne doskonalenie, pewną szkołę, pewne wykształcenie. I właśnie w związku z tym wykształceniem politycznym, to jest tylko pomoc, by uprawiać politykę, a wykształcenie polityczne nie jest polityką. To jest pomoc bycia politykiem, wykształcenie polityczne. Owo wykształcenie polityczne, proszę Państwa, chodzi o to, by umieć w świetle właśnie przeszłości, rozumienia teraźniejszości i odpowiedzialności za przyszłość, którą tworzy polityk, by dobierał odpowiednie środki cywilizacyjne. Nie chodzi, polityka bowiem nie zajmuje się, dotyczy człowieka, ale nie poszczególnych ludzkich przeżyć. Dotyczy człowieka, o ile człowiek żyje w społeczeństwie, w społeczności. A społeczność jest kształtowana przez różne cywilizacje. I my czym jest, jak zwrócił uwagę właśnie nasz ten wielki teoretyk, Feliks Konieczny, są różne cywilizacje. Cywilizacja jest pewnym ustrojem życia społecznego. Mnóstwo jest teoretyków, jakie są cywilizacje, ale najogólniej mówiąc, my żyjemy w cywilizacjach, w których żyjemy, w Polsce, dajmy na to szczególnie na to, my żyjemy w czterech cywilizacjach, wzajemnie się zwalczających. I w tych czterech cywilizacjach ciągle naszych sąsiadów i dlatego wojny. Wojny są zawsze wojnami cywilizacyjnymi, a nie kulturowymi. Ustrojów społecznych i sposobów realizowania dobra społecznego. Nasza europejska cywilizacja, w której my żyjemy, łacińska tak zwana, to jest stara cywilizacja, prawda, rolnicza. Rzymianie byli na początku rolnikami, w lacy uprawiali rolę, prawda,
I dopóki sami uprawiali rolę, rośli w potęgę. Jak oddali uprawę roli w ręce niewolników, powstawały farmingi, tak jak dzisiaj, i skończyło się, tak się skończy dzisiaj, jak się skończyło wczoraj. Przez dzisiejsze farmingi. Tak. Otóż cywilizacja. Chodziło w cywilizacji łacińskiej starej chodziło o człowieka, rozwój człowieka. Jako rolnicy Rzymianie wiedzieli, że jest agrykultura, uprawa roli. Trzeba rolę uprawiać, aby ona rodziła. Trzeba umieć, prawda, nawozić rolę, umieć szczepić i tak dalej. Kulturę rolną uprawiać. I takim żyjącym tworem jest człowiek. Człowiek też podlega właśnie coraz doskonaleniu, kulturze, czyli uprawie, kolerę. Jak się uprawia rolę, tak trzeba uprawiać człowieka. Chrystus Pan powiedział w ostatnim dniu swego życia: Ojciec mój jest tym rolnikiem, prawda, i każdego, kto przynosi owoce, będzie oczyści, aby więcej owoców przyniósł, i tak dalej. To jest ta kultura. I otóż kultura łacińska, ona jest kulturą życia ludzkiego, człowieka, który Rzymianie, no, dopóki jeszcze nie było u nich dominacji niewolnictwa, rzeczywiście byli bardzo ciekawym narodem i się bardzo rozwijali. Tutaj chodziło o to w kulturze tej rzymskiej, by później poprzez prawo, ale prawo jako ordo boni ac recti, jako porządek dobra i prawości. To było poprzez prawo chcieli wprowadzić kulturę ogólnoludzką. Ale to prawo miało być właśnie ordo boni ac recti, porządek dobra i tak. I to była pierwsza wielka cywilizacja rzymska, którą przejął Kościół, ją uszlachetnił przez ustrój jaki? Człowieka, ustrój życia rodzinnego, życia przyporządkowanemu człowiekowi jako suwerenowi, a nie jako tylko na jakiemuś narzędziu, którym się posługujemy. I myśmy wraz z przyjęciem chrztu przyjęli cywilizację łacińską, gdzie nie był, człowiek był właśnie naczelną rzeczą w Kościele. Cywilizacja łacińska jest to pierwsze wyznanie wiary. Dla nas ludzi, dla naszego zbawienia Bóg zstąpił z nieba, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. To jest istota cywilizacji łacińskiej, że dla człowieka Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka doprowadzić do stanów godnego Boga. A więc to ta pierwsza. I myśmy wraz z przyjęciem chrztu, to nie było ważne. Książę musiał słuchać i służyć ludziom. Biskup musiał służyć wiernym. Kaplan musiał służyć swoim z tym, którym, a nie nad nimi panować. To było przeciwstawienie cywilizacji neoplatońskiej i cywilizacji stadnych. Druga, któreśmy żyli w cywilizacjach stadnych, gdzie szejk miał tam trochę wielblądów, trochę niewolnic, kilka żon, owiec i tak dalej, szedł i był absolutnym panem. Szejk miał, to wszystko było do jego dyspozycji. Wszystko dobro i rozumienie i porządek szło od góry. Tak powiedział szejk, prawda, władca i tak być musi. I cywilizacje stadne, którym stało się później, gdy zaczął Rzym upadać i zaczął naśladować Grecję, wpłynęły ze strony Azji, głównie Azji Mniejszej, te właśnie stadne wątki, gdzie władza, jak to powiedzieli później, durakty, naczelstwo lepsze znaje, prawda? Bo kiedyś jak się umarł jakiś jegomość, no i na lóżku ta trupa wynieść. No i przyszło dwóch jegomości, pomyliło się ten. I za chłopa wierzy, leży, chcą go wynieść do trupia. Ja żyję, mój durak ty, mój naczelstwo lepsze znaje. Prawda, dobro idzie z góry, prawda?
I to jest ta sama cywilizacja, kiedy, prawda, naturalnie idzie z góry, dzieli się swoją władzą, to jest bizantynizm, na mniejsze władze, na urzędników. Istota cywilizacji bizantyńskiej, że princeps legibus solutus, władca jest zwolniony z prawa, im niżej, tym większe obowiązki pełnienia prawa, im wyższa hierarchia, tym mniejsze obowiązki, oczywiście najwyższe bez obowiązków. I otóż takie mamy społeczeństwo, że co jak mówili, quod licet Jovi, non licet Bovi. Co wolno Jowiszowi, nie wolno bykowi. Prawda? Otóż taki ministrowie, znaczy jest na górze jakiś władca, król, czy jakiś inny monarcha, pod nim są ministrowie, a później pomocnicy i coraz ta. I cała ta hierarchia, tego wszystko idzie z góry. I prawa, i obowiązki to ten. Natomiast cywilizacja łacińska właśnie idzie wszystko od dołu, od potrzeb człowieka, jego organizowania się. Mamy dalej cywilizację turańską, która przeszła, czyli mongolską, czyli moskiewską. Wiemy, że Rosja była w niewoli. Dobra to była niewola, chwalili sobie Rosjanie mongolskie, prawda? A władca Moskwy no, zbierał te podatki dla innych i dzięki temu wszedł w potęgę coraz większą. Otóż cywilizacja mongolska, gdzie wszystko jest własnością Hana, później pierwszego sekretarza. I ludzie, i bydło, i rola, i wszystko należy do... To jest własnością. Nikt nie jest ten. To należy do władz. I my w tej ta cywilizacja, my też w niej trochęśmy żyli. I są cywilizacje sakralne. To jest cywilizacja żydowska, później bramińska, trochę do pewnego stopnia muzułmańska. Cywilizacja sakralne, gdzie niektóre wątki religii dyktują cały system społeczny. U Żydów miało być tak, że jak powiedział Rosenzweig, filozof żydowski, już nie żyje, powiedział, że głównym zadaniem narodu żydowskiego jest zachować i dbać o dekalog. Pierwszym przy dekalogu prawym było: nie będziesz miał bogów obcych obok mnie. No, u nas, u Żydów, niestety ktoś stał się bogiem. No i tego musieli usunąć. Chodzi o Jezusa Chrystusa. Prawda? To jest prawo. Jednak dekalog i rozumienie prawa jest trudne. Zwłaszcza jak Żydzi popadli w niewolę babilońską, w Chaldei. Trzeba było, zachowując przekazania, tworzyć nowe prawa. I właśnie mędrcy żydowscy, rabini tworzyli coraz to nowe prawa. Tak powstał Talmud. Pierwszy Talmud Baba Batra, jeszcze 500 lat przed Chrystusem w Babilonii, a później 500 lat po, 1500 po Chrystusie, ostatnia redakcja, gdzie tyle było przepisów, gdzie prawo, trzeba znać prawo, prawo rządziło, ale prawo trzeba rozumieć, więc prawo, by to zrozumieć, trzeba stworzyć nowe prawo. Stworzenie nowego prawa, aby umieć poprzez inne prawa. I gąszcz prawa. Interpretacje prawne i jak wykonać, jak nie wykonać. Im więcej prawa, tym większa swoboda dla tworzycieli prawa, a tym mniejsza dla tym. I stało się, żeśmy zanęli w ideale państwa społecznego, państwa prawa. Państwo prawa, gdzie wszystkim rządzi prawo i prawo uczy, jak wykonać prawa i jak nie wykonać, jak ominąć prawa, jak się przy pomocy prawa dorobić i jak drugiego przy pomocy prawa oszkapić i tak dalej. I to jest ten wątek, w którym my ciągle żyjemy. I musimy sobie zdać sprawę, że właśnie problem polityki w naszym narodzie nie jest łatwy, dlatego że my żyjemy w czterech różnych cywilizacjach, przynajmniej cywilizacji łacińskiej, bizantyńskiej,
A bizantyjska cywilizacja nas ogarnie od tylu i od przodu, czyli od strony Niemiec i od strony Rusi szerokopojętej, bo przecież Teofano, Bazylii Bulgarobójca, Cezar bizantyjski miał dwie córki i one urządziły całą Europę. Zawsze mówię, trzeba szersze la femme. Otóż tu te dwie córki urządziły Europę. Pierwsza wyszła za mąż za Ottona II, cesarza rzymskiego narodu niemieckiego Teofana, miała syna Ottona III, ale on jako chłopak 23-letni już zmarł, to nic. Ale tyle zrozumiał, że nie można podbijać, tylko trzeba administracją zagospodarować Europę. Druga córka, Anna, wyszła za mąż za Szweda, który później Ukraińcy go wzięli za swego naczelnego tego, mianowicie Włodzimierza. Włodzimierz był tam jakimś wnukiem Rurykowicza, a wiadomo, że cała Swijowie, znaczy Skandynawia miała Norwegów i Swijów. Wśród Swijów, czyli Szwedów dzisiejszych, było najbardziej takie pokolenie, czy zespół tych Rusów, którymi dowodził bardzo wybitny właśnie Ruryk. Ruryk zdobył Nowogród Wielki, przeszedł jezioro Ilmen, doszedł do Dniepru i dalej Dnieprem na południe do Kijowa. Chazarów, czyli ochrzczonych, nieochrzczonych, tych zizraelizowanych Żydów, użydowionych ludów pustynnych, no, Chazarowie. Jakiś czas panowali w Kijowie. Ruryk ich przepędził, Madziarów przepędził, sam zajął Kijów. No i po Ruryku nastąpiło całe organizowanie się Rusi, prawda, poprzez Olgę, która przyjęła chrześcijaństwo, bo i to bardzo uroczyście w Bizancjum, ale męża Ruryka, męża swego Igora nie nawróciła i tak dalej. Otóż tam przyjęta Anna, wychodząc za mąż, za Włodzimierza, całą kulturę bizantyjską wpoiła w nowe państwo Rusi, tak zwanej. Może to od Rusów pochodzi właśnie. Proszę Państwa, i myśmy się znaleźli w kleszczach bizantyjskiej cywilizacji. Od zachodu, przyjęte przez Niemiec, i bizantyjskiej cywilizacji od wschodu, mając jeszcze później wpływy mongolskie w dużej mierze, cywilizację sakralną, żydowską. Dlatego nasze życie polityczne było takie trudne, bo trzeba było uwzględniać interesy tych różnych cywilizacji, które jednak były w naszym narodzie. Otóż, mając to wszystko na uwadze, to była ciągle walka o politykę realną. Ale było bardzo trudne, że realizm polityki został ciągle nadwyrężany przez różne cywilizacje, właśnie czyli ustroje życia społecznego, które te ustroje życia społecznego miały swoje interesy i nie liczyły się z rzeczywistością, ale liczyły się ze swoimi potrzebami, ze swoimi ideami. I na tym tle pierwsza taka wielka próba stworzenia nowej polityki to Machiavelli, Principe, jego wielkie dzieło Principe, który właśnie powiedział, że wprawdzie za życia jego to było mało znane, ale dzieło, jak się nazywa, Machiavelliego zbudziło straszny sprzeciw, ale i ciche przyjęcie przez wszystkich możnych. Gdzie zwrócił uwagę, że ludzie to motłoch, z nimi się nie należy liczyć. To, kto jest, to władza. Władza jest wszystkim. To było jeszcze trochę podsycane ówczesnym averroizmem. Pamiętajmy, to był system polityczny, system też filozoficzny, averroizm średniowieczny, który na końcu na Uniwersytecie Padewskim święcił triumfy i zapoczątkował renesans. Z renesansem bądźmy bardzo ostrożni. W Polsce renesans się udał, ale na całym świecie spowodował okropne te. Trzeba się bliżej zobaczyć.
to był właśnie averroizm, który uznawał, że jedyność rozumu ludzkiego, no kto ma? No ostatecznie władza ma, bo trzeba. I dlatego interesy władzy dyktują politykę. Dlatego trzeba, wszystko inne musi być podporządkowane interesom władzy. Wszystko inne jest tylko środkiem. Interes władzy jest naczelnym zadaniem polityki. To było trochę właśnie uzasadnione filozoficznie przez averroizm. Ja się skracam, bo to szerokie zagadnienia są bardzo. Było przez to, a później bardzo krytykowali właśnie Machiavelliego koncepcję polityki. Jak tak mógł ten... To łotrostwo było i najbardziej to Katarzyna Wielka i Fryderyk Pruski krytykowali. Ale oni najbardziej przyjęli koncepcję, prawda, Machiavelliego. Fryderyk Pruski i Katarzyna i urządzili Europę. A potem przyszły wielkie niemieccy ci, którzy spekulują, którzy tak dużo myślą. Otóż ci spekulatores, przyszli generałowie, do polityki trzeba włączyć jedną rzecz, bardzo ważną, wojnę. A więc polityka jest nie tylko pokojowym organizowaniem, ale przygotowywaniem wojny i przez wojnę stworzenie faktów nowych politycznych. I byśmy się zaczęli znać. Co prawda zawsze były te tendencje panowania, prawda, i zaraz o nich krótko wspomnę, ale już od czasów właśnie Machiavelliego, gdzie celem polityki jest dobro władzy, gdzie ludzie są tylko, no, jak to powiedzieli, nieliczącym się elementem, który trzeba zorganizować, aby władzę służyło i władzę wyszło do porządku. Nie człowiek, ale władza i interes władzy stał się tym, co w tym. Tym, co zaczęło decydować o polityce. Ostatecznie do tego doszło, że w dniu wybuchu wojny Hitler powiedział zabijać każdego Polaka. A później w wyniku wojny, a więc porozumienia się Sowietów, Stalina z Hitlerem, ludzkość przeżyła największą zbrodnię. System komunistyczny utrupił, no jakby powiedzieć, zabił ponad 110 milionów ludzi. To sami Sowieci o tym piszą. System nie został rozliczony. Naziści około 40 milionów. Cały system, gdy chodzi o nas, Polaków, to było ciągle zniszczyć polską inteligencję. Zniszczenie inteligencji jest zniszczeniem narodu, bo to jest zniszczeniem kultury. W 1940 roku NKWD i Gestapo w Zakopanem dyskutowali długo na tym, jak wykończyć polski naród. To skończyło się Katyniem, to skończyło się wielkimi piecami krematoryjnymi ze strony tych. A więc widzimy tutaj, że zagadnienie polityki dotyczy każdego człowieka. Chodzi o to, czy polityka jest roztropna, dla dobra człowieka, czy dla dobra władzy? Bo to dobro władzy, ono zaczęło się pojawiać, jako władza przeszła po koncepcie Hobbesa, prawda, że społeczeństwo jest tylko umową społeczną, przeszło na partię. I dzisiaj system partyjny jest tym systemem władzy, która partia zyskuje władzę, ta partia ma rację. I z tego tytułu, proszę Państwa, zagadnienie tutaj, to mitologizacja nauki, mitologizacja kultury jest kiedy? Kiedy powstała w filozofii? Ona już w średniowieczu powstała. U Dunsa Scota,
u Wilhelma Ockhama, a później cały okres wielkich filozofów od Kartezjusza, Leibnica, Wolfa, po Kanta i Heideggera. To wszystko to są wielcy ideologowie, a u nas w Polsce jest też głosi te same rzeczy ideologie kolakowskie, prawda? Na czym polega ideologizacja? Jest poznanie i nauka, i poznanie i nauka jest sprawdzalne. Jest poznanie intersubiektywnie sensowne. Sprawdzalne przez co? Przez odwołanie się do rzeczywistości. Poznanie dotyczy poznania rzeczywistości. Natomiast ideologia, kiedy jest? Kiedy ja nie poznaję rzeczywistości, ale ważne jest to, co ja pomyślę, co ja powiem, co ja skonstruuję. A więc dziedzina myślenia, nie poznania. Poznanie dotyczy poznania rzeczy, poznania tego, co istnieje, rzeczywistości, sprawdzalny dla ciebie, dla mnie, prawda? Ideologia to jest wtedy, gdy ja nie poznaję rzeczywistości, ale poznaję moje byle poznanie o rzeczywistości. Każde moje poznanie jest czymś, no, cząstkowym. My wiemy o tym, jak młody chłopak pozna dziewczynę, jak się zachwyci, widzi tylko piękno i dobro i szczęście. Trochę postarzeje się, to dostrzega inne rzeczy jeszcze. Bo on nie poznaje rzeczywistość, ale poznaje swoje poznanie o rzeczywistości. Czyli refleksja nad swoim poznaniem to jest właśnie myślenie. Jest różnica poznania i myślenia. Cała ideologia jest systemem myślenia o czymś. I posłuchaj to, ten, już nie musisz. Ta pierwsza encyklopedia, my dzisiaj encyklopedię z kolegą tym robimy filozoficzną. Pierwsza encyklopedia, prawda, która się pokazała w Polsce, była bardzo charakterystyczna. Było hasło koń. Koń. I odpowiedź koń. Jaki jest, każdy widzi. To było całe wyjaśnienie końskości. Tak. Odwołanie się do rzeczywistości. Przyjdź, zobacz i tak dalej. Koń, jaki jest, każdy widzi. A natomiast myślenie o koniu, no to czy Przewalski był taki Polak, który po powstaniu styczniowym, prawda, jako szlachcic miał prawo na Sybir iść na skazanie z drogą przez siebie wybraną. Poszedł przez Gruzję, no i tam mu zarzucają, że poznał za blisko matkę Stalina. Bo dzisiaj później zaczęli patrzeć na czaszkę Przewalskiego i czaszkę Stalina za nadto podobne, ale to są teorie. Otóż proszę Państwa, więc zagadnienie co? Więc myślenie, a więc poznanie, mego poznania tworzy ideologię. Pierwsze takie na wielką skalę to rozpoczął, jak się nazywa, Wilhelm Ockham, ale pierwsze to taką wielką to już poczęły być taki eks-dominikanin Giordano Bruno, to był pierwszym ideologiem, innym był Święty Tomasz Morus, napisał Utopię, Utopos. Miejsce, które gdzieś, to jest pewna sarkastyczna, kolega tutaj kiedyś na ten temat więcej wam może powiedzieć, bo na ten temat stworzyli Utopię, a więc ustrój jakiś socjalistyczny, który nigdzie nie istnieje i nie zaistnieje. Jak zaistnieje, to upadnie. I tak to było. A więc i to są właśnie tworzenie ideologii. Wszystkie partie, jakie są, to są, żyją ideologią, a nie tworzeniem rzeczywistości. Oni projektują. Jak Lenin powiedział, filozofia nie jest po to, by poznawać rzeczywistość, aby ją zmieniać. O, i wszystkie partie są przyporządkowane zmienianiu rzeczywistości. Dlatego każde myślenie partyjne trzeba powąchać. Skąd ono pochodzi i co ma na celu. Bo partia
to jest właśnie niepoznanie rzeczy i nie służy do rozwoju człowieka, ale służy do instrumentalizacji człowieka. I cała polityka stała się systemem instrumentalizowania człowieka. I dlatego wasze studium musi zdać sobie sprawę, prawda, co to jest, że w całej politologii przede wszystkim wrócić do korzeni, do tradycji wielkiej, tradycji jeszcze ateńskiej, prawda? Kiedy państwa ateńskiego, później wielkiej tradycji Arystotelesa, który bo dzisiaj żyjemy, dajmy na to, tworzymy państwo globalistyczne. Już się to za Arystotelesa zaczęło dziać. Aleksander Wielki stworzył olbrzymie państwo, Imperium Heleńskie. A Arystoteles powiedział, głupstwo, to nie jest żadne państwo. Tam nie ma, to są sprzymierzeńcy tylko. A później powstawały takie wielkie państwa w oparciu o właśnie o prawo, w oparciu o przemoc, czy to państwo rzymskie, czy państwo mongolskie, czy Commonwealth angielski, czy olbrzymie państwo jakim sowieckie. To wszystkie były stwory ideologiczne. One się wszystkie rozsypały. Dzisiaj budujemy mundializm. Mamy nadzieję w oparciu o pamięć przeszłości, że to też jest tak samo wadliwe, jak były wszystkie ustroje mundialne, wielkie państwa kierowane, czy to prawem, czy przemocą, czy różnymi innymi tymi sprawami.